Dzień dobry, cześć! Dzisiaj przedstawię wam historię katastrofy ekologicznej w Londynie, zwaną Wielkim Smrodem, która trwała od czerwca do sierpnia 1858 roku. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. A zatem zaczynamy! Bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej w Londynie były utrzymujące się przez długi czas wyjątkowo wysokie temperatury, które doprowadziły do spadku wody w Tamizie i odsłonięcia zalegających w niej nieczystości pochodzących z nieefektywnego miejskiego systemu kanalizacyjnego. Ścieki zaczęły się pod wpływem gorąca rozkładać i wydzielać ostry, nieprzyjemny zapach. Smród uniemożliwiał przez kilka miesięcy sprawne funkcjonowanie parlamentu i wielu innych instytucji, co skłoniło rząd do przeprowadzenia szeroko zakrojonego programu przebudowy miejskiej kanalizacji. W czerwcu 1858 roku temperatury w Londynie i okolicach osiągały w cieniu 35 stopni Celsjusza, zaś w słońcu 48 stopni Celsjusza. Spowodowało to odsłonięcie zwałów nieczystości oraz ekstrementów w londyńskiej rzece. Fałdy brudu, sięgające niekiedy ponad metr, zaczęły fermentować i cuchnąć, a obrzydliwy i duszący zapach czuć było w promieniu wielu kilometrów. W tym okresie Londyn zamieszkiwało około 3 milionów osób, a ekstrementy ludzkie z tak wielkiej populacji trafiały wprost do Tamizy. Wielu Londyńczyków czerpało wodę z rzeki, co spowodowało tragiczne skutki. Rozwinęły się epidemie duru brzusznego, dezynterii i cholery. Z ich powodu zmarło około 30 tysięcy osób. W szybkim tempie upał i duszący smród sparaliżowało miasto, w tym brytyjski parlament. Rząd musiał podjąć radykalne kroki, ratując Tamizę i życie ludzkie. Zebrano fundusze i zlecono prace, którymi dowodził Józef Bezelget. W ciągu 16 lat wzdłuż rzeki zbudowano sieć kanałów i wodociągów o długości około 130 km, co pozwoliło na znaczne oczyszczenie Tamizy. Sytuacja na podobną skalę w Londynie już się nie powtórzyła, co może sugerować, że podjęte działania były sensowne. Co sądzicie o tej sprawie? Czy w Polsce taka sytuacja jest możliwa? Ostatnimi czasy popularnym tematem była awaria oczyszczalni Czajka w Warszawie. Czy jeżeli ścieki trafiałyby przez dłuższy okres do Wisły i miałoby to miejsce w bardzo niesprzyjających okolicznościach, jak wysoka temperatura i długi brak opadów, co przełożyłoby się na bardzo niski stan Wisły? Przypomnę, że w 2019 roku stan Wisły na wysokości Warszawy wyniósł jedynie 33 cm. Warszawę zamieszkuje obecnie około 2 milionów ludzi. Jeżeli ekstrementy z tak dużej populacji trafiałyby wystarczająco długo, to czy sytuacja w Warszawie mogłaby przypomnieć sytuację londyńską z XIX wieku? Jestem ciekawy waszej opinii. Zostawcie ją w komentarzu. Pa!